służą komunie. Jak ja stałem na barykadach Powstania Warszawskiego, to na drugim brzegu PZPR-owcy, których lansujecie, Milewi, Oleksy, wspierali Talina, który czekał, pan służy tej żydokomunie, Mozołowski, syn. Ale polsko-niemieckie stosunki. Nie, nie niemieckie, bolszewickie, pan służy im, oni pana wykorzystują jako chłopca do posyłek. Mozołowski, panie Olejnik, nie pan czeka, no co pan czeka? Olejnik, ale ja mówię o panu. Pan służy Olejnik, córce ubożca. Dlaczego pan uciekał od uczestnika powstania? Dlaczego? Kłamiecie! Służycie sobie... Kłamiecie, Gret! Pan nie służy, no pan nie ucieka! Nie ucieka, przecież ma powstrze, bo pan... Gnatik taki był... To ja! Ale jak pan... Pan nie służy... Kamera kręci i chodzi o nim o to, Dlaczego? To nie dla was. Co dobrze, niedobrze, niedobrze. Boi się pan konfrontacji. Komu służycie? Proszę pana. Proszę pana. Komu służycie? Zawsze chciałbym, mogę się zgodzić. Jestem mediatorem, proszę tego nie robić. To niech pan uprzejmie odejdzie. Cudo, dojdzie, życzę mi odejdzie. Proszę pana. Ale życzą mi. Ojcie, cudo mi. Pan nie ma racji. Ja jestem żydowski. Nie, oni zachowują moje wartości. Proszę pana. Nie, proszę pana. Ja jestem. Dłużej jesteś. Proszę pana. Dechcać, kto we dzieci. No, dobrze. Dobry tam! Co? A ja jestem uczestnik! Hańba wnuczka! Ale co z tego? Pan nie zdradza ideały mafii! Czy pani jest resortowa córka? Czy pani resortowa córka jest? Proszę pana, pan się zdradza odejść! Resortowa córka, no i dobrze czynę! Nie ma co fotografować, proszę pana!